zlepię wam wideo, wcześniej specjalnie nakręciłem odnośnie jednego fajnego preparatu, który teraz sam stosuję, sam sobie go zrobiłem. I tutaj będzie kilkusekundowe, po tym akurat odcinku będzie kilkusekundowy slajd, w którym będziecie widzieć, jakie są proporcje dokładnie. Ja tylko powiem, z czego jest zrobiony ten preparat i w jaki sposób jest konserwowany. Później na wideo będzie widoczne, jak ja tam omawiam i wrzucam na karmę go, ale niestety nie wszystkiego z głowy, wszystkich składników nie zawsze powiem, nie? Także teraz powiem przed tym wideo, ja go nazwałem preparat Czerwone Bogactwo. Będzie on też opisany na mojej stronie, jak sobie wejdziecie i zobaczycie, jaka dwa dni po tym, jaka jest jakość kału, nie? Chodzi o to, że bardzo to dobrze stymuluje tutaj układ trawienny. Więc tak, preparat Czerwone Bogactwo. Zmieliliśmy dwa buraki, trzy marchewki młynkiem na bardzo drobne. Trzy marchewki, dwa korzenie pietruszki, dwa korzenie chrzanu, jeden korzeń selera, trzy korzenie imbiru. Słuchajcie, imbir ma za zadanie w tej miksturze nadać ten pozytywny zapach. Chrzan zawsze daje ten taki bardzo mocno działający, taki aż praktycznie odrzucający odór. I żeby go zabić, podajemy też i imbir. Ale nie tylko dlatego, bo w imbirze jest bardzo dużo witaminy C oraz innych bardzo ważnych witamin. Więc tak, trzy korzenie imbiru. On po prostu, jeżeli go zmielicie, to jak cytryna identycznie zapach ma, nie? Dwie cytryny, ale obieramy je jak pomarańcze i normalnie wrzucamy i zmielamy, żeby mieć idealny sok. I to wszystko wrzucamy do jednego wielkiego słoja, takiego 5-6 litrowego. Następnie posypujemy zioła. Zaczynamy. Oregano. Ja zastosowałem sproszkowane 20 gramów. Tymianek 10 gramów. Mięty 10-15 gram. Melisy 10 gram. Rumianku 10 gram. Następnie, jak już to wrzuciłem, dodałem cynamon. Cynamon to jest super sprawa. On tak elegancko nam zabija zapach tego chrzanu, że później ptaki po prostu jak kaczki po prostu jedzą całą tą miksturę. Więc cynamon, a poza tym cynamon ma bardzo duże właściwości. Później napiszę na stronie, będziecie mogli sobie popatrzeć, nie będę się nad tym rozwodzić, bo nie ma czasu. Cynamon 10-15 gram i następnie kurkumy. Kurkumy 10 gramów dajemy. Kurkuma jest to bardzo ważna, jest to bardzo ważna, jakby to powiedzieć, jest to bardzo ważne warzywko, tak? Ponieważ no ja już wypisywałem na stronie, ona też stymuluje wiele rzeczy w organizmie, dlatego tu też się znalazła. Następnie wszystko to zalewamy pół litrem miodu, może być nawet płynny. Do tego bierzemy 1/3 butelki białego wina, pół słodkiego lub słodkiego, i całość mieszamy i zakręcamy. To odstoi nam miesiąc, od 3 tygodni do 1,5 miesiąca. I jak otworzycie słoik, to zobaczycie, że ta mikstura będzie tak zakonserwowana tym winem i miodem, że ona praktycznie będzie jak nowa, dopiero co byście ją przygotowali. Także kończę to wideo, zobaczycie sobie później resztę. Dobra, cześć koledzy, chciałem pokazać, a robiłem przez miesiąc, półtora dokładnie miksturkę, cały słoiczek, dzisiaj pierwszy raz podamy. Są tu warzywka, jest tak, seler, chrzan, marchewka, do tego dodaliśmy buraczka. Jeżeli chodzi o zioła, czy jeszcze tak, imbir też był podany. Jeżeli chodzi o zioła, dodaliśmy tak, tego, jak to się mówi, oregano, tam jeszcze była melisa, rumianek, mięty, miód, odrobinę cukru, białe wino w odpowiedniej proporcji i co tutaj jeszcze, aha, kurkumy też daliśmy, także zrobiliśmy takiego miksa
i powiem wam szczerze, że to no świetnie. Dopiero pierwszy raz otwieram ten słoik, ale no zapach jest 100%, jakby to dopiero przed chwilą było zrobione. I faktycznie tak to wygląda, nie? Zaraz będziemy to podawać na karmę. No i tutaj poprosiłem tatę, żeby już teraz podawał te preparaciki naszym gołębiom. Zaraz zrobimy, już przechodzimy na karmę jęczmień plus pszenica w proporcjach odpowiednich. Weźmiemy trochę pszenicy i tu. Następnie otworzymy i weźmiemy też jęczmienia. Raz, dwa i pół. I do tego raz, dwa i pół. Dokładnie, całość wymieszamy. Przechodzimy już teraz na uboższą. Powoli chcemy spowolnić ptaki. Przechodzimy na uboższą mieszankę. Będą miały dużo właśnie jęczmienia, pszenicy. Tu jeszcze pół, bo widzę, że w proporcji słabo. Dobra. Jak zauważycie, jest teraz to taka już karma zwykła, prosta, nie? Teraz podamy właśnie te warzywa, czyli taki miks, który zrobiłem. Jak widzicie, podamy, jest tak, tu mamy, nie odmierzałem, ale tu jest około kilograma. Mamy tak, jedna, dwie takie łyżki podam i sprawdzimy, jak to wyjdzie. Jak pomieszamy, powinno tyle starczyć. Tu naprawdę super zapach. Zmiksujcie sobie kiedy imbir i spróbujcie go jak taki miąższ, tak, płynny, troszeczkę wypić. No, bardzo dobrze smakuje. Widać, trochę zbliżona jest ta karma. Jeszcze jedną łyżkę podamy buraku. Trzy łyżki na kilogram jednak. Dobra. Będzie dobrze. Także teraz to podamy naszym ptaszkom i zobaczymy, jak szybko skonsumują. No super zapach. Naprawdę. Będą czyściutkie drogi oddechowe. To jest tu też sporo chrzanu, ale chrzanu takiego korzenia, który mielimy, tak? Zresztą tak jak zakonserwowałem cały ten słoiczek, to dopiero jak otworzyłem, no to super, super tutaj od razu nam aromat puścił. To widać, że to jak dosłownie byśmy przed chwilą to zrobili, tak? Także białe wino jak najbardziej tu pomogło sporo. Dobra, mamy już gotowe i zaraz podamy naszym ptaszkom. A tymczasem kończę. Spotykamy się później w gołębniku. No i jesteśmy w gołębniczku z powrotem. Weszliśmy, jeszcze nie sprzątałem tutaj. Teraz będzie mi lepiej pokazywać. Nowa kamerka. Jakość też będzie lepsza. Już będę mógł zoomować, żebyście widzieli, jak wyglądają odchody. Jakie jest zdrowie, forma ptaków. Zobaczcie po kolei siodełka. Jak to wszystko ładnie wygląda. Zdrowe odchody. Tutaj ptaszki naprawdę bezproblemowo ze wszystkim. Każdy jeden kał jest zwinięty. Zobaczcie, jak to wygląda. Raz w tygodniu sprzątam. Także. Eleganckie, zwinięte kuteczki. Po kolei lecimy u samczyków. Widać, jakie zdrowie. Także wiadomo, też
gdzie nie sprzątane, to one skaczą po tej kale, to gdzie niegdzie jest trochę rozgniecione, ale no widać, że się wszystko formuje, jest zdrowo. Nie ma problemu, nie? No, tutaj pokażemy po kolei. Jak to wygląda, nie? Cała podłoga też, kał bardzo ładnie zwinięty. Jeszcze teraz ptaszki akurat jedzą na wolierze. Teraz pokażę. One tutaj sobie jedzą. Tak jak widać, zaraz zmuję, dostały tą marcheweczkę. Gdzie? Jeszcze nie wchodzicie, kochane. Tu marcheweczkę, jeszcze ją dziobią sobie teraz, bo już zjadły to, co chciały. Także po kolei, zobaczcie, ptaszki jak najbardziej w zdrowiu. Nie? Mały. No, co jest? Nie boisz się, nie? No, nie boją się. Jak najbardziej. Przejdziemy sobie teraz do boksu samiczek, żeby wam pokazać praktycznie te zdrowie. Mówię, duże woliery, trochę pracy i nie mamy problemu. Teraz dzięki temu, że mam nową kamerkę, mogę wam fajnie filmować. Tutaj boks samiczek drugi, no to porozdzielane, tu pierwsze samiczki. Tak jak widać, po kolei podłoga jest pokazana, jest wszystko ok, boks jest malutki. Odchody też zwinięte na odpowiednim poziomie. To wszystko także. I co? Wrzucacie dużo chemii w te ptaki? My nic. Odrobaczaliśmy ziołami. Faktycznie. Zobaczcie, żeby nie było. Pokażę po kolei każde siodełko. Jak ten kał wygląda, tak? Czy taki kał mają ptaki, które chorują? Które nie domagają? Na pewno nie. Także no, po kolei lecę, żebyście widzieli. Także ja tutaj jestem za warzywkami, odpowiednim ich podawaniem. Tutaj widać, gdzie niegdzie czasem się trafi luźniejszy trochę kał, jak tu, nie? Ale on nie jest tak luźny, żeby one lały, tak? Pokazane, to wszystko aż zastygnięte. Także sądzę, że zdrowie i to, jaką pracę wykonaliśmy w lato, pokazuje, że faktycznie wszystkie postawione przez nas cele wykonaliśmy z nawiązką, bo to zdrowie naprawdę jest tak perfekcyjne, że aż normalnie tylko się cieszyć, tak? Tutaj boksik, jeszcze przejdziemy do samiczek. Tutaj to ten boks był rozpłodowy. W tej chwili samiczki akurat są na... O, tygryska, jedna z tygrysek. No, też przyzwoicie, jeżeli chodzi o odchody, to wszystko. No. I tak ma być. Nasza biała tygryska. Zobaczcie, jakie żywe te ptaki są. No, teraz będziemy je spowalniać, bo to wszystko z względu na to, że teraz już idzie zima. Chcemy, żeby te ptaszki jednak faktycznie były troszeczkę wolniejsze, bo żeby samiczki nie gruchały i tak dalej, także to troszeczkę spowolnimy.